Pan z Wami, słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go. Żeby ci, choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć, a wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo pańskie. Maranata, nieustannie wzywamy Ciebie z radością i miłością, Duchu Święty. Boże nasz, przyjdź przez serce niepokalanej Twojej i oblubienicy, umiłowanej Maryi. Przyjdź, aby to dzisiejsze słowo też było w nas zasiane przez Ciebie i wydało kolejne piękne plony. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy. Byli zawsze tam, gdzie jest Jezus. Szala Maria, bata, ma lachenu, bala jacheman. Ewa ma malach, Adonai, Maria. Pan Jezus e, używał e, transportu e, takiego. Który był wtedy używany przez wielu, e, czyli oczywiście łódź. To była łódź Szemiona Piotra. E, wszyscy apostołowie razem z Chrystusem, więc często przepływali jezioro Genezaret, e, aby bezpiecznie i szybko dotrzeć do różnych ważnych miejsc, w których pragnął być Chrystus i gdzie pragną ewangelizować. Więc również dzisiejszy fragment z Ewangelii Świętego Marka opisuje nam właśnie to, że przepłynęli do ziemi Genezaret, przebili do brzegu, ale tam już byli ludzie, którzy rozpoznali pana Jezusa. Może on jeszcze nic nie powiedział, a zobaczyli go i powiedzieli: To jest on, to jest Jezus. Roznieśli wiadomość po całej tej okolicy. Bardzo szybko wszyscy dowiedzieli się, że on już jest na brzegu. I jest napisane: Ludzie biegali po całej owej okolicy. To musiało budzić uśmiech. Kiedy tylu ludzi biegało za Jezusem. Nie, że oni szli za Jezusem, biegali za Jezusem. Więc to mogło wyglądać nawet też zabawnie, komicznie. Tak byli poruszeni. Oni śpieszyli się do Jezusa, nie ociągali się, oni wiedzieli, że to jest ten czas łaski, czuli, że to jest czas Bożego miłosierdzia, i nie wolno zaniedbać nawet jednej chwili. Jednej sekundy muszą jak najszybciej zgromadzić się przy Jezusie, bo może on potem pójdzie dalej albo popłynie dalej. Musimy być teraz z nim. On czeka na nas. Wszyscy zgromadźmy się nad brzegiem, gdzie jest Chrystus ze swoimi uczniami. Więc zaczęli biegać po całej okolicy i znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. W jednym momencie, ten brzeg, na którym był Chrystus, zamienił się jeden wielki szpital polowy. Setki, może tysiące biedaków, chorych, konających, cierpiących z bólu. Eee, ludzi, którzy też nie chodzili, byli sparaliżowani albo o kulach. Eee, kładni chorych na otwartych miejscach. Cokolwiek Jezus się pojawiał. Wchodził do jakiejś wsi, do miasta, do Osady, i tam już czekali na niego. Wszyscy chorzy, wszyscy udręczeni, zniewoleni. Eee, jeden drugiemu przekazywał: Jezus jest tam, Jezus jest tu. Idźmy tam, biegajmy za Jezusem. Więc przy Chrystusie e, wrzało, był szum. E, każdy chciał go dotknąć, każdy chciał go usłyszeć. Wiedzieli, że Jezus ma wielką moc miłości, która uzdrawia, która przynosi im ukojenie, pocieszenie, nawrócenie. Więc wyobraźmy to sobie. Jezus przechodzi, rozmawia z niektórymi ludźmi, dotyka, błogosławi. I ci, którzy leżeli na tych noszach, może nawet zdarzyło się, że ktoś po prostu był chory, konający, i tam umarł, a Chrystus go skrzesił. I teraz gromada tych, którzy kiedyś byli chorzy, cierpiący, konający, teraz powstają z różnych chorych swoich chorób, powstają z tych noszy i idą za Jezusem. Jakie to musiało być niesamowite, wstrząsające, poruszające. W jednym momencie szpital zamienia się w wielką wspólnotę wiary, życia z Jezusem. Biegrzymowali za Nim. Oni nie chcieli już wracać do swoich domów, do swoich miejscowości, do swoich rodzin. Chcieli być z Jezusem. Wyobraźmy sobie też tych ludzi, którzy mieli jakieś różne bandaże, właśnie kule, rzucali je, żeby... Wielbić Jezusa, On mnie uzdrowił, On dla mnie tyle uczynił, On wszystko dla mnie uczynił. Prosili Jezusa, żeby choć Frenzli u jego paszcza mogli się dotknąć, choćby to. Wielu się dotykało, ci, którzy właśnie byli szczególnie leżący, Jezus przechodził, oni dotykali Frenzli, Jezusa dotykali z wiarą i zaraz powstawali. Duch Święty stępował na nich, czuli ogień Bożej obecności Bożej miłości. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Wszyscy. Nie jest napisane, że ktoś dotknął się Jezusa z wiarą, miłością, pokorą i nie został uzdrowiony. Nie było takich przypadków. Chyba, że ktoś po prostu nie wierzył w Jezusa, no ale to, to po co tam się w takim razie by pokazywał. Ale na pewno wszyscy, którzy dotykali Jezusa z wiarą, którzy prosili, odzyskiwali zdrowie. Byli zdrowi w jednym momencie. Uzdrowienie nie następowało kilka dni, kilka tygodni, miesięcy, to była chwila. I ci ludzie, którzy byli przenoszeni na noszach, teraz trzymali je, te swoje nosze, łóżka, i czy bandaże nawet, czy jakieś inne przedmioty, które kiedyś używali jako chorzy, a teraz już tego nie potrzebowali. Jako znak, zobaczcie, byłem sparaliżowany a teraz chodzę, biegam, skaczę, biegam za Jezusem. Nie mogłem iść za Jezusem, bo byłem sparaliżowany ale teraz mogę biec za Nim, bo On mnie uzdrowił. A więc biegajmy za Panem Jezusem. Znośmy chorych na duchowych noszach. Przeprowadzajmy ich wszystkich do Jezusa. Niech duchowo przez wiarę dotkną frędzli płaszcza Jezusa. I będą uzdrawiani. My sami dotykajmy Jezusa, a będziemy również uzdrowieni. A więc e, czyńmy to, co ci ludzie czynili. Bądźmy miłosierni. Nie e, myślmy tylko o sobie, ale o tylu biedakach, poranionych, którzy potrzebują Jezusa, Bożego miłosierdzia i sprowadzajmy ich ze wszystkich miejscowości, miast, osad, w których wiemy, że są tacy ludzie. Niech wielka chwała Jezusa objawi się w nas. Dotykajmy Go. Z miłością wierzmy, a tak jak to słyszymy w ostatnich Ewangeliach, ile cudów tam się działo. Jedynie tylko właśnie w Nazarecie, gdzie nie wierzyli w Jezusa Jezusowi, to tam niewiele cudów się dokonało, ale było ich kilka. Tam, gdzie jest wiara, tam Jezus może czynić. Wszystko, co chce i o co go pokornie prosimy. Więc wyciągnij dłoń i dotknij, friendly płaszcza Jezusa.